Dzisiaj w naszej szkole zorganizowaliśmy Dzień Języków, albo szerzej Dzień Kulturowy, Dzień Wielokulturowy. Zdecydowaliśmy się na to dlatego, że akurat dziś, 21 lutego, obchodzony jest na świecie Dzień Języka Rodzimego, Ojczystego. A tak się składa, że w naszej szkole uczą się dzieci z wielu różnych krajów, które na co dzień posługują się wieloma językami. I dlatego chcieliśmy poświęcić dzień na to, by każde dziecko, każdy rodzic, każdy chętny członek szkolnej społeczności mógł pokazać nam coś więcej na temat swojej kultury, miejsca, z którego pochodzi, czy języka. Dzieci przygotowały swoje wystąpienia, a po nich udały się do różnych kontynentów i tam w każdej sali miały do wykonania różne zadania. Mieliśmy trzy sale tematyczne, sala Europa, Afryka i Azja. W na przykład sali Azja mieliśmy do czynienia nie tylko z krótkim wykładem na temat państw azjatyckich, ale także z prezentacją strojów. Dzieci próbowały swoich sił w sztuce jedzenia patyczkami, ale to, co chyba dzieciom najbardziej się podobało, to poznanie zwyczaju mehendi, czyli zwyczaju malowania dłoni. Wow! They are so cool! Tutaj mamy uczniów, którzy pochodzą z Indii, pomogły nam zorganizować to i powstały piękne malunki na dłoniach. W sali poświęconej Afryce dzieci nie tylko poznawały zwierzęta, które żyją na tym kontynencie, ale także wykonywały w taki uproszczony sposób ważne ozdoby, tradycyjne ozdoby afrykańskie, charakterystyczne dla tego regionu. Wow, to jest really great! Oh, wow. W Europie skupiliśmy się przede wszystkim na najważniejszych artystach europejskich. Dzieci poznały i starały się odwzorować obrazy, na przykład Van Gogha czy Leonardo da Vinci. Próbowały swoich sił w tworzeniu takich reprodukcji. Próbowały zbudować swoje własne wieże Eiffla, tudzież Koloseum i inne znane europejskie budowle. Well, most of the kids were really fascinated by a lot of the objects and activities that we had prepared for them today. So various things about trying to say hello in different languages or different foods from Asia. Salam. Salam. Can you say that, Molly? Salam. I think the best thing about it was that so many parents were really willing to participate and keen to help out and share their language and culture with us. So I want to support my kids. I want to see that how they are learning actually. So I take off from my office today, and I learn myself also a lot of things like ni hao and how to say it in Japanese, and a lot of other things, how to hold chopstick also. And the good part is that the day the school started, the time till now it's about 12:30. The energy of the teachers and every person is like the same as they were fresh. Exactly, it was very amazing. It was a very good experience with these kids. Yes! Do you know how to dance? Yeah. It's good fun for the kids to understand a bit more about where their classmates come from and how their cultures might be different to ours, and have a chance to sort of experience some of the more interesting aspects of these cultures like we did today. They break the barriers in the kids. They are not looking like from different countries. They look like they are from one nation. They break the barriers among those students. I don't know what the skills they do with that, but it was very amazing. I hope that this skill set, if it will grow to some elders and the barriers will broke among different countries, that will be a great thing. It's a very good education from the very start. Yes. Dzieciaki były bardzo zainteresowane poznawaniem kultur innych krajów i myślę, że
przeciągną to gdzieś dalej w swoje relacje i temat nie zamknie się tylko na dzisiejszym dniu, ale poza tym, co wiemy o sobie, tak, że pochodzimy z różnych krajów, że mówimy różnymi językami, to po tym dzisiejszym wydarzeniu będziemy też na siebie patrzeć w jeszcze bardziej otwarty sposób. Dzień dobry, mam na imię Matylda. Hola, yo me llamo Matilda. Mira na mole que olme India se olme sat salgo. Zasmila, zavut Romine, 7 lat. Do svidania. Hello, my name is Ahana and this is my school.